Okej, siemanko, z tej strony Enzi i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody. Okej, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku i co się pozmieniało od poprzedniego odcinka, który był już dawno, dawno temu i w sumie dlaczego tak było, że tego odcinka nie było? Tak więc głównie chodzi o to, że paczka mi się cała zbugowała i musiałem stworzyć ją od nowa, bo były same problemy, w ogóle Minecraft się nie uruchamiał i tak dalej. I musiałem trochę na to poświęcić czasu, żeby to wszystko zrobić i żeby to miało ręce i nogi i mogło działać. I dzięki temu też wgrałem parę innych modyfikacji, które nam urozmaicą trochę grę, bo jesteśmy na innej wersji Minecrafta. A tak poza tym to nie mam rzeczy przy sobie, bo zbugowała mi się modyfikacja Good Night Sleep Mode. Tak więc zginąłem tam w lawie i obudziłem się w naszym normalnym świecie, przez co straciłem wszystkie rzeczy, które znajdowały się w moim ekwipunku, a miałem tam prawie że wszystko, co udało mi się odzyskać od tego Turasa w świecie Króla Lwa. Więc jest słabo i jestem trochę bidny, póki co. W skrzynkach nie wiem, czy coś mam. Mam nadzieję, że coś mam. Czekajcie, mam jeszcze backpack, może tutaj coś będzie się znajdowało. Nie, w plecaku jest syf, więc chyba nic nie mam. Chociaż nie, mam titanium i uranium. Fuck, jakie szczęście mam, chociaż coś, żeby coś sobie skraftować. Tak więc ja w tym momencie sobie zrobię taką zbroję i tak dalej, te wszystkie przyrządy. A po co? A po to, że idziemy dzisiaj na kolejną dość taką odważną przygodę, jeżeli można to tak nazwać, aczkolwiek chodzi o to, że kiedyś, jeżeli pamiętacie, byliśmy w świecie mrówków. Czekajcie, jak to się robiło te zbroje, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Tu? Tak? No pewnie, że nie tak. Bodajże G. Okej, i tutaj było titanium. Dobra, czyli będę potrzebował jeszcze żelazo. I na czym ja stanąłem? No, i w tamtym jednym świecie tych mrówków była Godzilla. I chcę ją właśnie zabić, bo z czego się orientuję, to ta modyfikacja właśnie od Godzilli zawiera w sobie jeszcze bardzo dużo itemów, które chciałbym mieć i tak dalej, więc dzisiaj wybierzemy się do tego świata. O ile trafię do niego i go znajdę. Czekajcie, jak się robi miecz? Odwrotnie! O, dobra, mam miecz. Co to jeszcze by mi się przydało? Oczywiście przydałaby mi się... Kilof? Kilof by mi się przydała. Czekajcie, może zrobimy to w ten sposób. Jak się robi kilof? Fuck, czekajcie, tak? Tutaj będzie? Nie, a jak zamienię? O, dobra, jest kilof. Jeszcze by się siekiera w sumie przydała. Co będzie jeszcze trudniejsze w craftingu? Nie pamiętam nawet, jak się chyba robi siekierę. Dobra, wiecie co? Nieważne, olejmy siekierę, mi się aż tak bardzo nie przyda. Ja sobie zrobię zwykłą siekierę, to jest żelaza. Więcej nie potrzebuję. I ziomeczki, właśnie chciałem też was zapewnić, że teraz będzie trochę więcej odcinków z Wiejskiej Przygody. Właśnie głównie przez to, że przez długi czas teraz jej nie było. Przez te wszystkie problemy i tak dalej. O, zrobimy sobie to z amestytu. Dobra. I gdzieś tak, może jeszcze w ten weekend, bo ten odcinek, który nagrywam teraz, jest nagrywany w sobotę, więc może już jutro uda nam się dotrzeć do tego całego stwora, a mianowicie do Godzilli, i będziemy mieli szansę, żeby ją pokonać. Okej, czekajcie, jeszcze jak się robi zbroję, tylko to jeszcze nie jest potrzebne. Mogłem to w sumie zrobić przed odcinkiem, nie? Ale nieważne. Buć! I tutaj sobie znajdę te, których szukam. Nie potrafię tego zrobić, naprawdę. To jest za trudne dla mnie. Titanium. Czy tego nie robiłem z tytanu? Czy z czego ja miałem w ogóle zrobioną zbroję? Fakt, nie wiem. No dobra, jesteśmy po małym cięciu, wszystko już są gotowe i możemy wybierać się w drogę w poszukiwaniu tej mrówki, która zaniesie mnie do przeniesie. Mrówki nie zanoszą. Znaczy zanoszą, ale nie ludzi. W każdym razie muszę znaleźć tą mrówkę. Ty, to była mrówka, czy to pchłaś? Czekajcie. O nie, nie trafi. Nie, to chyba nie jest mrówka.
To konik polny, a nie ant. Przenieś mnie. Nie, to chyba jest zła mrówka, ona nie lubi mnie przenosić. Dlatego ją jebnę i pójdę dalej. O, tutaj był portal do Twilight Forest. Niestety już nie działa, coś go ugasiło. Okej. Chyba będę musiał wybrać się do tego lasu tam dalej, bo tam były właśnie te wszystkie mrówki. Każdego rodzaju bodajże nawet. I tam znajdę to, która mnie przeniesie do tego świata. I nie wiem, czy w ogóle tą Godzillę jeszcze tam znajdę. Ona była tam jakieś pół roku temu. Więc ciekawy jestem, czy jeszcze tam siedzi. Fuck, świat mi się strasznie powoli tutaj renderuje, ale nie jest źle póki co. Mobów trochę jest, ale nie robią mi na razie dużego problemu. O, tu są gobliny, ale chyba już wybite. Co to było? Coś mi rzuca. O, gobliny, dobra, już są wybite, więc nie ma problemu. Tutaj chyba wszystkie gobliny nawet wybiłem w okolicy mojego domu. Fuck. Ło! Nie. Odejdź. Ty nie będziesz mi tutaj wybuchał, bo mi zrobisz krzywdę. Ja sobie świeżo zrobiłem nówkę, sztukę, itemy. Więc nie. Po prostu nie. Ciężko mi się tutaj w ogóle w nocy lata i nie wiem, jak ja w nocy znajdę tą mrówkę. O! A, okej. Już myślałem, że to był ten wilkołak i że zabiłem go tym zwykłym mieczem już jednym hitem. I takie wow. Ale jednak okazało się... No co ty mi zrobiłeś, chamie? Fuck. Oj. Dobra. No wypuśćcie mnie. O, ja go tam zamknę. Tu cię mam, gnoju ty. Ale głupi. Fuck, jeszcze mnie tam wepchną. Dobra, nieważne, idę. Czemu ja dzisiaj nie położyłem spać? W ogóle łóżka nie miałem w domu już. A najlepsze jest to, że jeżeli zginę, to będę gdzieś tam hen z 1500 metrów od domu, bo już taką odległość dzisiaj przeszedłem. To był strasznie głupi pomysł, żeby w nocy iść na poszukiwanie mrówki. I w ogóle gdzie jest ten las? A, tam, w tamtą stronę. Fak, okazuje się, że cały las prawie obszedłem naokoło. Okej, tutaj przynajmniej nie pada, jest w miarę cisza, ale... Ło, jaka impreza, ile tej zombie jest. 4? A tam 5 idzie. Nie, tutaj to nie będzie chyba ten las. To był inny, tam, w tamtą stronę będę musiał zawinąć. Fuck, no, fuck, co się dzieje? Nalijany wszedłem przez ciebie, gnoju. Won. Jak to jest ciężko po prostu z tymi mobami. No już dawno nie grałem w wiejską przygodę. I mówię wam, że to jest masakra po prostu. Już czuję to, co czułem jakiś czas temu. Tą niedawić do tych wszystkich mobów, że nawet tutaj chodzić nie mogę. Zaraz mnie zabiją. Znaczy, no może nie zabiją, już jedno serduszko mi zabrali póki co. Ale mi głód opada. O, wstaje słoneczko. Więc to jest szansa dla mnie, żeby znaleźć tą mrówkę. Może już przestanę jeść i zacznę tutaj ich lać. O, dobra. To jeszcze bym chciał. Zniszczymy sobie to. Tutaj chyba ostatnio była... Fuck, co to jest? Aż mnie zlagował! Co to jest? Leaf Monster! Fuck. Tutaj bodajże ostatnio miałem walkę z tym... King Kongiem. Masakra, pamiętam to. Pamiętam to jak dziś, jak żem go z łuku strzelał. Z pół godziny walki. Zobaczymy, jak z Godzillą będzie to wyglądało, czy też podobnie. Nie wziąłem ze sobą Ultimate'u i tego drugiego. Więc będzie musiał wystarczyć mi jeden łuk i to EQ, które mam. Strasznie wkurwia mnie ten deszcz, po prostu mnie wkurwia, to już nie jest... Nawet denerwowanie już mam dość. Jeżeli mnie atakują, to nic nie słyszę przez ten deszcz i nic nie widzę. Okej, to niech spada. A gdzie są mrówki? A ty chcesz się tutaj w chowaniaku bawić, czy co? Gdzie są mrówki? Nie widzę ich tutaj. A tutaj w ogóle... Chyba jest spawner jakiegoś moba, bo... Jest pełno tych pajęczyn. I kojarzy mi się to z takim jednym jakby gąsienicem. Bądź gąsienicą. O! Widzę tutaj już mrowiska, więc może znajdę. Kurwa. Nie, won! No jeszcze mnie wrzucili do tego, no masakra. Cichutko. No i mnie jednak widzą. Minecraft to nie jest to samo co inne gry, tutaj jak będę szedł powoli to i tak mnie zauważy albo usłyszą. Są robaczki, ale te robaczki mnie nie przeniosą tam gdzie chcę. Fuck. Widzicie to? Jakiś spawner.
Ło, uniknąłem strzału jakoś. Już szmato. Już mam dość. Te strzelające tam łuczniki to są najbardziej wkurzające tej moby. Fuck, co to jest? Chcę to zniszczyć. No fuck! To są mantisy. Fuck, hałas, jak cholera. Szybko! Nie no, ja tego nie zniszczę za cholerę. Coś mi bije, a ja nie mam pojęcia co. A, chyba mantis. Jak ich dużo! Fuck! No nie, ja nie dam rady tego zniszczyć. Tu nie ma opcji po prostu. Na pewno nie... O, chyba wybuch. Ostatni. Proszę, zabij to. Fuck, w końcu. Weź to gówno ode mnie. Jak to bzyczy. To jest... Fuck, to jest jakiś koks w ogóle. Czekajcie, sekundę. Nie wytrzymam tego. O! Jaka cisza dla mych uszu. To magia. Po prostu magia. Okej, wchodzę. I biję tą szmatę. Fuck, szybko, bo mnie zabije. Okej. Chyba dało mi się ją zabić. Zjem sobie ciastka, bo jestem strasznie głodny. A zeżarły mi te moby cały futbar poprzez tą walkę. I zaraz sobie sprawdzimy, co tutaj znajdę w tych skrzynkach. Już widzę, że coś dziwnego. Jakieś tutaj skarpetki elfów. Co to jest w ogóle? Czy to nie jest skarpetka? Nie, Mantis Claw. Coś do atakowania bodajże. A sprawdźmy, czy to strzela? Nie. Czyli nie chcę tego. Mam zawalone tym całe EQ. To mi się nie przyda. Uranium Nugget, Titanium. To sobie zostawię akurat, bo może mi się to przydać, jak będę chciał sobie przerobić to na zwykły tutaj materiał. Okej, tu są diaksy, to je zostawię, nie chcę tych diaksów. Spawn Mantis, a wezmę sobie. A poczęstuję się. Jak już dają, to trzeba brać. Okej, fajne ogólnie miejsce, bo można sobie tutaj trochę rzeczy dropnąć. Ja sobie zapiszę, że tu są surowce. Okej. I możemy lecieć dalej. Tak więc w razie czego, gdybym stracił moje itemy, to będę mógł tutaj wrócić i się z nimi rozprawić. Dobra. Fuck, co to jest? Nie, ja do tego nie podejdę, bo jak w to wejdę, to się w to zmienię. Ja już kiedyś to wypróbowałem i tego nie chcę drugi raz próbować. Gdzie są mrówki? Muszą gdzieś tutaj być mrówki. Gdzieś tutaj były mrowiska. A ja ich nie widzę. Jeszcze są laski, tylko nie mam kwiatka. Ja bym sobie wziął taką laskę ze sobą, ale ona chyba nie będzie szła do tego innego świata. Fuck! Nie! Tu jest pełno tych tutaj ze skarbówki. Nie, ja tam nie idę. Oni mnie zaraz tutaj schaltują do tego. Do urzędu. Nie idę. Nie ma opcji. Tam chyba jest ta krowa, która daje złote jabłka. W każdym razie jeszcze nie znalazłem tej mróweczka! Mróweczka. O, przenieś. No. Ja wiem, że chcesz. A ty? Koleżanka też nie chce mnie przenieść. Fuck. Gdzie jesteście, mrówki, no? Chodźcie do mnie. Ja was potrzebuję w tej chwili. Tutaj powinno ich być dużo. Przynajmniej tak pamiętam. Że gdzieś w tym miejscu one się tak szlajały. Tam idzie jakiś robun. Stingbug. Śmierdzący robak. Okej. Mucha mnie nie przeniesie. Niestety. Ty też mnie nie przeniesiesz, oso. Ty jedynie możesz mnie ukłuć. No i ja tutaj nic nie widzę. Chociaż żebym znalazł tutaj jakieś mrowisko. Jakieś mrowisko. To może bym przykampił i znalazł po jakimś czasie mrówkę. Ale jak na razie to ja nic tutaj nie widzę. I minęło strasznie dużo czasu na to wszystko. A ja nadal nie znalazłem tej pieprzonej mrówki. Fuck. Okej, przejdę się jeszcze w tą stronę, może uda... Wow. O tej chyba ten bubr właśnie ściął mi to drzewo. Ogarnęłem to już wcześniej. Jak to działa, że idę sobie i nagle znajduję mnóstwo tej drewien? Teraz już wiem, że to za pomocą bubra albo za pomocą ciebie, bo biegłaś i przyryłaś w drzewo. Uderzyłem cię w głowę, nic ci się nie stało.
Fuck, masz pusto czachę, dlatego cię nie boli. No dobra, tutaj też chyba nic nie będzie. Nie mam pojęcia, gdzie są te mrówki. Może one w deszcz po prostu nie wychodzą. A deszcz jakoś nie ma zamiaru tutaj przestać. Przydałoby mi się łóżko, to wtedy to by przestało padać. I fuck, nie chciałem tego zniszczyć. Delikatnie tylko klikłem. No nic, mrówek nie widzę. Więc chyba jedynym wyjściem będzie to, by poczekać do następnego odcinka. Nie, on jeszcze fireballami rzuca. Nie, wyrzucił mi miecz. Gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój miecz? Co ty zrobiłeś z moim mieczem, chamie? Fuck, straciłem miecz przez tego gnoja. Wyrzucił mi miecz prosto w ogień. Co za cfel. Fuck, straciłem najlepszą rzecz, jaką miałem przy sobie. Dobrze, chociaż że wziąłem te ingoty z tytanium i uranium, bo tak to by było ze mną ciężko. Dobra, jeszcze kopię się tutaj w drzewko. Mam nadzieję, że mnie nie zetnie całego. O, nie ście... no a jednak ścięło. Dobra, muszę gdzieś wejść, żeby się z wami pożegnać, tylko na razie jest mi ciężko, bo te cwele za mną latają. O, dobra. No teraz jedzenia nie mam na futbarze. Nie mogę biegać. O. Dobra, wiecie co? To jest w miarę spokojnie, tak więc pożegnam się z wami już w tym odcinku. Kolejny odcinek wiejskiej przygody będzie już jutro, tak więc zostawcie okejkę, jeżeli chcecie, żeby jutro był ten odcinek. I żeby w ogóle było więcej odcinków z wiejskiej przygody, bo zauważyłem, że to jest różnorodność, że niektórzy wolą CS-a, niektórzy wolą Minecrafta i tak dalej, tak więc piszcie. Jak wy wolicie, czego, żeby było więcej? Czy może obydwa tutaj kontenty razem jakoś, żeby tutaj razem współgrały? No dobra, ziomeczki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostaw okejkę, zasubskrybuj mnie, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Wbijaj na fanpage'a, polecam fajną grę w opisie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już jutro na kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa.